Dzień dobry, moi mili. Pamiętacie swój pierwszy dzień w przedszkolu? O, na pewno tak. A chcecie się dowiedzieć, jak wyglądał pierwszy dzień Ady? Chcecie wiedzieć, co się wtedy wydarzyło? Posłuchajcie opowiadania pod tytułem W naszym przedszkolu. Pierwszy dzień w przedszkolu to coś, o czym Ada myślała bardzo często. Będziesz płakać za mamą? Zapytał Olek, doświadczony przedszkolak z grupy motylków, czyli średniaków. Ciekawe, dlaczego miałaby płakać? Wzruszyła ramionami mama. Przecież tyle razy była z tobą w przedszkolu, poznała wszystkie panie, obejrzała salę i zabawki, kiwnęła głową Ada. A poza tym przecież dobrze wie, że tata przyjdzie po was zaraz po pracy. Ada uśmiechnęła się najdzielniej, jak umiała, a mama przytuliła ją i pocałowała w sam czubek piegowatego noska. Chodź, powiedziała, sprawdzimy, czy mamy wszystko, co potrzeba. Nowiutki worek z kotkiem. Kapcie w kolorowe gwiazdki. Kredki od wujka Zbyszka. Różowy ręcznik z wyhaftowanym kwiatkiem. I szczoteczka do zębów w kształcie gąski z długą szyją. Ja to nie miałem tylu nowych rzeczy, westchnął Olek. Oczywiście, że miałeś, oburzyła się mama. Nie pamiętasz trzech temperówek w kształcie dinozaurów? No dobra, miałem, zgodził się brat Ady. Ale to było tak dawno. Dokładnie rok temu, przypomniała mu mama. Nazajutrz, bardzo przejęta i trochę, ale tylko trochę przestraszona Ada, pomaszerowała z mamą i bratem do przedszkola. Z początku była trochę onieśmielona, ale kiedy zobaczyła swoją koleżankę z placu zabaw, to aż podskoczyła z radości. Było super, opowiadała tacie, który przyszedł po nich nawet wcześniej niż obiecał. Bawiliśmy się w balonik i mam znaczek ze słoniem, a na obiad były kluseczki z miseczki i każdy mówił, jak ma na imię. Ja powiedziałam tak, nazywam się Ada Zwolińska, mam 3 latka, i mieszkam na ulicy Kwiatowej. Dobrze? Wyśmienicie, rozpromienił się tato. A jedna dziewczynka to zgubiła swoje imię, opowiadała dalej Ada. W ogóle go nie pamiętała i wszyscy zgadywali. Może Zosia? Może Hania? Może Julcia? Na szczęście w końcu się udało. Pani zgadła. Teraz już wiadomo, że ta dziewczynka to Amelka. Nasza Amelka. A tobie jak minął dzień? Zapytał tato milczącego dotąd synka. Narysowałem statek i pani powiedziała, że jest piękny. Pochwalił się Olek. A na podwórku bawiliśmy się w piratów. Dobrze, że maluchy nie wyszły, bo cała piaskownica była dla nas. A tak w ogóle, to fajnie jest w tym moim przedszkolu. Naszym przedszkolu, poprawiła go Ada. Jak sami pewnie wiecie, w przedszkolu codziennie dzieją się różne dziwne i śmieszne rzeczy. Myślę, że Ada zapamięta ten swój pierwszy dzień na długo. Do zobaczenia.